Cześć. Dzisiaj z nami jest Michał Tkacz, trener personalny, trener przygotowania motorycznego oraz wykładowca i szkoleniowiec, prowadzący przygotowanie motoryczne sportowców na poziomie zawodowym i amatorskim, indywidualnie, jak i w drużynach. Współwłaściciel pracowni ruchu na krakowskim Zabłociu. Cześć Michał. Cześć, witam Cię. Dziękuję za zaproszenie. Ja też dziękuję, że znalazłeś czas. Dzisiaj porozmawiamy sobie o treningu na siłowni i skupimy się przede wszystkim na treningu na siłowni dla osób początkujących. Mamy już otwarte siłownie, więc myślę, że dużo osób, pomimo tego, że no, do wakacji już nie zostało dużo, natomiast myślę, że na pewno po tym czasie, kiedy spędziliśmy go w dużej ilości w domach, warto do tej siłowni iść i zacząć się ruszać. Michał, powiedz, czy trening na siłowni jest dla wszystkich? Najprostsza odpowiedź tak, tylko to zależy oczywiście od tego, przynajmniej moim zdaniem, w jakim ktoś stanie przychodzi, bo często trening na siłowni był utożsamiany z tym, że kiedyś, powiedzmy, było takie podejście kulturystyczne, że to chodziło o rozbudowę masy mięśniowej, kobiety w tych wszystkich mitach bały się, nie wiem, ćwiczyć na siłowni, że im te mięśnie się jakoś rozrosną i że będą nie wiadomo jakie. Też były te wszystkie odżywki typu mutant mas i tak dalej, że jak to się wszystko przyjmie, to wtedy będą nie wiadomo jak rosły. Idąc dalej jakby z czasem, to się też rozwinęło, że też siłownia kojarzyła się z ogromnymi ciężarami, z podejściem takim bardziej trójbojowym, dwubojowym, gdzie robiło się ciężkie przysiady, ciężkie martwe ciągi, ciężkie wyciskania, ewentualnie jakieś tam elementy podnoszenia ciężarów i tyle. Ale tak podchodząc tak bardzo ludzko, nie widzę czemu ktoś miałby mieć przeciwwskazania, aby ćwiczyć na siłowni. Jedynie, powiedzmy, jak ktoś ma jakieś urazy, kontuzje, to współpraca z fizjoterapeutą czy z lekarzem, w zależności od stopnia tam jakichś tam problemów. Taka współpraca mogłaby być z tymi specjalistami. Wtedy przygotowanie planu czy trening z taką osobą, nawet i w warunkach siłownianych, no czemu nie? To też moje treningi, które przygotowuję dla podopiecznych, oparte są na diagnostyce. Czyli patrzę, jak wyglądają zakresy ruchu w statyce, jak ruszają się przede wszystkim w dynamice podopieczni. No i też w trakcie wykonywania ćwiczeń widać, co jest dobrze, co jest źle, jak kompensuje ruchy. Więc to jest taka przewaga, jak na przykład współpracuje się z trenerem, no, że jest się w stanie wychwycić te rzeczy i na bieżąco zmieniać ćwiczenie, czy po prostu korygować. A sama siłownia to jest po prostu miejsce do ćwiczeń. Równie dobrze ktoś może mieć siłownię w domu, jakieś, nie wiem, hantle, ketle. To też nie musi być taki twardy sprzęt. Mogą być to jakieś gumy oporowe, powerbandy, minibandy. Tak samo często niedoceniana masa ciała. Jak ludzie chcą wyciskać setki kilogramów na klatkę, a nie potrafią pompki zrobić, czy chcą, nie wiem, robić jakieś wiosłowania ciężką sztangą, a nie są w stanie, nie wiem, podciągnąć się na drążku, czy zrobić podobnych rzeczy. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania, dobrania ćwiczeń odpowiednio do takiej osoby i można ćwiczyć. Dobrze, w takim razie jeszcze do treningu personalnego przejdziemy później. Natomiast chciałbym, żebyś doradził osobom, które chcą zacząć ćwiczyć na siłowni, od czego powinny zacząć. Czyli powiedzmy, mówię sobie, dobra, idę na siłownię, albo idę sam, albo idę z kolegą, z koleżanką. No idziemy na do typowej sieciówki, dużej siłowni, wchodzę do tej siłowni i od czego mam zacząć? W ogóle z czym to się je? Czy mam siadać na maszynę i robić to, co jest tam na rysunku? Czy szukać jakiejś pomocy? Od czego zacząć na takiej typowej, że tak powiem, sieciówce, jeśli chodzi o siłownię? Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę, jak ja w ogóle zaczynałem ćwiczyć, to było tak, że ćwicz na maszynach, twoje ciało zaadaptuje się do tych obciążeń, nie uszkodzisz się, one tam wymuszają zakres ruchu, ćwiczenia izolowane w ogóle najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Z biegiem czasu to się dość mocno zmieniło, bo poszło to w stronę takiego bardziej treningu funkcjonalnego, teraz też modnego takiego treningu medycznego czy terapii ruchowej. No co z tego, że ja na przykład robię przysiady, czy wypycham nogi na suwnicy, czy prostuję nogi na wyciągu, na jakimś tam maszynie, jak potem przenosząc to do ruchu funkcjonalnego, czy tam, nie wiem, robię przysiad, czy jakiś skłon, coś porównującego do martwego ciągu, no te maszyny tego nie odzwierciedlają, bo zabierają nam w dużej mierze ten cały aparat stabilizacyjny, czy to lokalnie, czy globalnie. Więc
w tym takim treningu też nie popadałbym ze skrajności w skrajność, bo zazwyczaj jak też jeździłem po korporacjach i pracowałem w korporacjach, to było tak, że ktoś nic całe życie nie robi, nagle przyszedł wiek, nie wiem, 40-50 lat i pani Jadzia księgowa przeczytała, że jakiś trening jest najlepszy na spalanie tkanki tłuszczowej i leci i ze skrajności, jaką było nic nie robienie, wchodzi w taką skrajność, że trenuje 5 razy w tygodniu albo 7, bo jest fajnie. Tak jest też często z postanowieniami noworocznymi, że przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie chodzi się codziennie na siłownię. Bóle te opóźnione mięśniowe, te potocznie w Polsce nazywane zakwasami, są takie, że nie da się ruszyć, a potem ta osoba przestaje trenować. Więc jestem zwolennikiem takiej minimalnej, efektywnej dawki, żeby dać taki bodziec stymulujący, ale nie przestymulowujący, jakbym miał to tak trochę nie po polsku powiedzieć, żeby ten bodziec był na tyle mocny, żeby rzeczywiście zmuszał nas do jakiegoś większego wysiłku, ale żeby nie przesadzić. No oczywiście jeden trening nam nic takiego nie zrobi, ale jak będziemy cały czas ponad swoje możliwości walczyć z tymi, powiedzmy, nie wiem, obciążeniami, czy z intensywnością treningu, właśnie z intensywnością treningu, czy z objętością, no to prędzej czy później coś może pójść nie tak. Więc na początku widzę tendencję u ludzi, że chcą zbyt szybko, zbyt mocno trenować. Więc to jest taki pierwszy punkt, żeby nie walczyć ze swoim ego, czy nie wiem, bo kolega powiedział, że podniósł ileś tam kilogramów w martwym ciągu, to ja też nie mogę być gorszy, czy ileś wycisnął na klatę. Żeby mierzyć siły na zamiary i żeby spokojnie się wprowadzić. I najlepsze efekty, nawet też na samym początku, czy u osób bardziej zaawansowanych, można zaobserwować, jak idą najprostszą progresją liniową, czyli powiedzmy w jednym tygodniu zrobi się, nie wiem, 5 pompek w 3 seriach, w kolejnym tygodniu zróbmy 6 albo 7 i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie trzeba nie wiadomo jakiego doktoratu z programowania treningowego pisać. Ten trening nie musi być przeładowany, że w ciągu treningu robimy miliony ćwiczeń, nie musi być to trening obwodowy, bo też jak nie jesteśmy przygotowani na samym początku, no to powiedzmy zróbmy jakieś ćwiczenie, odpocznijmy chwilę, jakiś czas przerwy sobie dajmy, albo zamieńmy na ćwiczenie, które angażuje powiedzmy inne grupy mięśniowe, albo jest takie korekcyjne, żeby tą przerwę jakoś w aktywny sposób sobie wykorzystać. No i też na samym początku, co jest tak naprawdę naszym celem? No bo powiedzmy, jak podopieczni przychodzą do trenera, no to jest ta rozmowa i jakoś się idzie dowiedzieć. No ale kiedyś było, to jakby też przez pandemię można zauważyć, że kiedyś było, że albo chciałabym zrzucić, tam, nie, że schudnąć, albo zrzucić na wadze. Biorąc pod uwagę, że sama waga nie jest najlepszym wyznacznikiem, a tu już nie będziemy się w to zagłębiać, albo zredukować masę tłuszczową, albo nie wiem, zbudować masę mięśniową, czy nie wiem, ktoś chciał mieć lepszą klatę i tak dalej. Teraz widzę, że to się dość mocno zmienia, szczególnie u nas w studio widzę dużo osób z problemami nawet nie odcinka lędźwiowego, ale kolan, bo jak nawet nie pracowali w biurach, to musieli pójść do samochodu, wsiąść do samochodu, przejechać się, cokolwiek zrobić tego ruchu, a teraz najczęściej to odbywa się to w formie pracy z domu i tego ruchu jest jeszcze mniej, więc nas też fajnie zacząć od tego, co jest moim celem, bo potem jak ktoś tak, bo poćwiczę, przychodzę, żeby się poruszać, to w pewnym momencie tak na treningu jest tak, że trochę zaczyna brakować motywacji, bo tak naprawdę nie wiem, co chcę zrobić na tym treningu. Nie wiem, do czego tak naprawdę dążę, brakuje takiego punktu odniesienia, a ludzie lubią liczby, więc nie wiem, jak ktoś chce schudnąć 10 kg powiedzmy tej tkanki tłuszczowej, no to wie, do czego dąży i potem jak cel jest zrealizowany, weryfikujemy to, czy jakieś cele wychodzą w międzyczasie, to możemy iść dalej, więc to jest taka kolejna rzecz. No i też taka już odnośnie samego wyglądu jednostki treningowej. Zawsze się mówi, że trening powinien rozpoczynać się od rozgrzewki, ale jak się zazwyczaj szło na siłownię, to widać było, jak ktoś wchodził na bieżnię, na rowerek, na orbitrek, 5-10 minut biegu albo jakiejś tam ruchu, poruszał sobie bareczkami, nadgarstkami i bajlando mogliśmy iść na wyciskanie na klatkę, a potem kontuzje łokci, nadgarstków, czegokolwiek tam. Więc żeby też ta rozgrzewka była zrobiona w taki sposób przemyślany, bo z samej definicji rozgrzewka ma nas przygotować do warunków treningowych. A na przykład my wiemy, że mamy ograniczenia ruchomości, nie wiem, gdzieś w biodrach, w odcinku piersiowym kręgosłupa,
w obręczy barkowej, więc żeby te elementy wpleść w rozgrzewkę, żeby rzeczywiście być jak najlepiej przygotowanym do części głównej treningu. A nie załatwi to nam wszystkiego to, że pomachamy sobie barkami, ruszymy głową, coś nam strzeli, porozciągamy się chwilę i tyle. Więc też do tej rozgrzewki często mam takie zastrzeżenia, bo to pojmowanie jest takie, że pojeżdżę sobie na rowerku i to wystarczy. No okej, podniosę temperaturę ciała, no i w sumie nic więcej. Trochę zmuszę serducho do większej pracy, trochę tej krwi przepompuję i tyle. No i tutaj się kłaniają takie też popularne, a często źle rozumiane pojęcia jako mobilność, stabilność, że z jednej strony fajnie byłoby uruchomić te rejony, które są ograniczone i które są problematyczne, ale z drugiej strony też fajnie byłoby poaktywizować jakieś kluczowe grupy mięśniowe, które będą brały główny udział w tym charakterze pracy, który mamy. No i też na sam koniec też często stosuję takie pobudzenie układu nerwowego. Ja to zawsze porównuję, że to nie chodzi o to, że mamy się nałykać jakieś, nie wiadomo, jakich przedtreningówek, jak kiedyś były ci, co chodzili na siłownię i słuchają, to wiedzą, jakieś na geranium i tak dalej, jakieś mezomorfy i tak dalej, i że po treningu nas muszą razem z futrynami wynosić, tylko co zrobić przed tym treningiem, żeby już w tych seriach głównych być przygotowanym, żeby sprostać tym warunkom, a nie, że ja dopiero będę się rozgrzewał w trakcie zakończenia pierwszego głównego ćwiczenia. Tutaj mogą być jakieś formy, nie wiem, pracy balistycznej typu rzuty piłką lekarską, czy jakieś elementy skoków, czy ruchów z jakąś szybszą intencją, żeby rzeczywiście przygotować nasz układ nerwowy do pracy, żeby być skupionym, skoncentrowanym. No, więc tak mógłbym zamknąć ten pierwszy punkt, który omówiłem bardzo mocno. Tak, dziękuję ci. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to odsyłamy do podcastu z Michałem Dachowskim, gdzie tam naprawdę rozbiliśmy w jednym z odcinków bardzo mocno, co powinniśmy robić przed i co powinniśmy robić po treningu. Natomiast kolejne pytanie, jakie mam do ciebie, Michał, to jest, jak ułożyć sobie plan treningowy albo czy korzystać z gotowców? No bo jakby opowiedziałeś o tym, że jak możemy zacząć, natomiast bardzo dużo osób gdzieś tam sięga po jakieś plany z internetu. Czy to jest jakieś rozwiązanie? Czy masz dla tego lepszą alternatywę? Robienie czegoś jest zawsze lepsze od nic nie robienia, ale patrząc na to, powiedzmy, komuś napisze na kartce, czy jest jakiś gotowy plan w internecie, nie wiem, podpór na przedramionach, słynna deska, przerobiona miliardy razy, ale ludzie często nie są świadomi, często, w 95% nie są świadomi swojego ciała. Nie wiedzą, co to jest odcinek lędziowy, tym bardziej neutralne krzywizny kręgosłupa. Nie wiedzą, co to jest, nie wiem, nie garbienie się, powiedzmy, czyli też utrzymanie tej neutralnej krzywizny, jeżeli chodzi o odcinek piersiowy. Nie wiedzą, co to jest przodu, tyło, pochylenie miednicy i tak dalej. I też od nich tego nie wymagamy. Oni są ludźmi, oni tym nie zarabiają, więc guzik ich to często obchodzi. Jak są podopieczni, którzy chcą więcej wiedzieć, to można się rozwinąć, ale to też nie o to chodzi, przynajmniej moim zdaniem. Więc problem z takimi gotowcami jest taki, że kartka przyjmie wszystko, papier przyjmie wszystko i tam wszystko można wbić, ale jak ta osoba realizuje te rzeczy? Są w Polsce takie, chyba że już się zgubiłem, ale były takie dwie panie, dość bardzo popularne, które spopularyzowały cały ten nurt fitness, ruszyły miliony przede wszystkim Polek do ćwiczeń. Chwała im za to. Tylko w pewnym momencie pojawia się problem, że ciała tych ludzi nie są przygotowane do tych planów, które są rozpisane. I też samemu nagrywając filmiki, czy samemu nagrywając materiały, ja wiem, jak to się może odbywać, że tutaj ktoś ćwiczy, ma nienaganną figurę, jest pomalowany, włosy idealnie ułożone, jest zmiana perspektywy, a w tym momencie ta osoba nawet, nie wiem, powiedzmy, może odpoczywać, a w filmiku jest to zrobione tak, że po prostu ona kontynuuje. No jak to? Ta osoba się w ogóle nie poci, ta osoba w ogóle nie czuje tego treningu, a ja w ogóle wpadam w kompleksy, bo po rozgrzewce już jestem dętką i nie mogę się ruszyć. Więc to są takie moje największe zarzuty do tych planów gotowych treningowych. Ja odszedłem od przygotowywania planów treningowych dla kogoś tak online, powiedzmy, no bo co z tego, że ja wyślę, jak nie wiem, jak dana osoba to robi. Mam pojedyncze przypadki, którym wiem, że mogę to wysłać. Więc nawet jak ja zaczynałem swoją przygodę na siłowni, wiem, ile błędów mógłbym uniknąć i urazów i kontuzji, gdyby po prostu ktoś ogarnięty na mnie spojrzał, powiedział, to robisz źle, popraw to i to, jest okej, żeby mieć jakąkolwiek bazę zbudowaną.
No bo powiedzmy, jak ktoś zaczyna swoją pracę, nie wiem, powiedzmy jako księgowa po studiach, no też nie ogarnia tych wszystkich rzeczy, wdraża się w te wszystkie rzeczy, dopiero poznaje cały ten system. A ktoś w ogóle nie będąc w branży, nie ćwicząc nigdy, chce od razu ćwiczyć tak jak osoby, które uprawiają powiedzmy ten biznes, czy uprawiają ten zawód trenera, które i te osoby ćwiczą przez lata. Więc no, kompletny nowicjusz no, często będzie miał problem, tak samo jak trener, żeby wyłapać te błędy techniczne. Tak samo może to będzie niemodne, ale często też trenerzy nie prowadzą siebie, bo wtedy trener jest najgorszym trenerem dla siebie, bo tu widzi swoje jakieś niedoskonałości, tu widzi, że coś jest nie tak, albo to jest za ciężkie, albo to mu nie służy, albo tu się bardziej męczy i ktoś zaczyna to kombinować. No, ale nie będę odchodził od tematu, więc największy zarzut jest taki, że nie wiemy, czy dana forma ćwiczenia, czy dany typ wysiłku będzie dla danej osoby. Ładnie to brzmi, indywidualizacja, personalizacja, no ale też przede wszystkim o to w tym chodzi, że jak ktoś idzie do specjalisty, czy nawet nie wiem, do trenera, czy do fizjoterapeuty, wyłapywane są słabe ogniwa i na bieżąco można, powiedzmy, uczyć tej techniki, korygować tą technikę i dla mnie największym sukcesem będzie to, że ta osoba, powiedzmy, w pewnym momencie ode mnie odejdzie, dostanie ode mnie kartkę i mówię, możesz robić sam ten plan treningowy, już mnie nie potrzebujesz, bo jesteś na tyle świadoma tego, jak to wykonywać wiem, że sobie nie zaszkodzisz. Okej, natomiast chcę, żebyśmy dali rozwiązanie dla osób, które nie chcą korzystać jakby na co dzień z trenera personalnego, więc wnioskując po tym, co mówisz, w takim razie rozwiązaniem może być to, żebyśmy jednak zainwestowali jakieś tam pieniądze na samym początku i wzięli chociażby kilka godzin, tak? Czyli może nie chcemy trenować powiedzmy kilka razy w tygodniu z trenerem personalnym, ale może rozwiązaniem na przykład będzie jeden trening w tygodniu z trenerem personalnym. Ten trener powie, co jeszcze oprócz tego możemy zrobić, powiedzmy, na innych treningach bez niego. I wtedy jakby w takim modelu, chwilę jak potrenujemy z tym trenerem, to jakby załapiemy, o co w tym wszystkim chodzi i będzie to lepsze rozwiązanie, niż jak będziemy całkowicie trenować sami. No tak, no bo jak idziemy na przykład do lekarza specjalisty, jakiejkolwiek dziedziny, no to on jest ekspertem w tym, no i my nie próbujemy wchodzić w jego buty. My słuchamy, nie wiem, jakie badania zrobić, czy ewentualnie jak potrzebujemy, to jakie leki przyjąć, czy gdzie się udać, co zrobić. I tak samo tutaj, no to jest nasza inwestycja, bo naprawdę, nawet jest, to też podejrzewam, że będziemy o tym dzisiaj mówić, bieganie. No, nie ma chyba prostszej formy aktywności. Zakładasz buty i lecimy do parku, czy gdzieś można biegać. Ale ile ludzi się rozsypuje, zaczynając biegać, gdy wcześniej nic nie robiło. To jest nawet, nie jest reklama dla trenerów, czy że ja zachęcam wszystkich, bo nie dla każdego będzie trening personalny. Są ludzie, którzy uwielbiają trenować grupowo i to jest dla nich aktywność, gdzie nie wyobrażają sobie pracy jeden na jeden, ale jak już jest, nie wiem, 5, 10, 20 osób na sali, to są w swoim żywiole. I to też jest. Ostatnio u nas studio bardzo popularne stały się treningi w parach, że znajomi przychodzą, pary przychodzą, czy mama z córką i tak samo. To jest jeszcze możliwe do ogarnięcia, gdzie dwie osoby są pod naszą opieką, żeby wpłynąć na tą technikę. Też cena treningu jest przez to mniejsza. No ale tak samo jak to fajnie powiedziałeś, to jest inwestycja na samym początku. No i potem dla mnie największą satysfakcją i wygraną jest to, że ja potem puszczam tą osobę. I nawet jak będzie miała te gotowce z internetu, że znajdzie na jakimś kanale na YouTube, czy gdziekolwiek, spoko, niech korzysta, ale wie, że w pompce ma utrzymać tak ciało, że przysiad powinien wyglądać tak, albo podciąganie na drążku powinno wyglądać tak, żeby mieć w ogóle świadomość tego swojego ciała. Okej, super, dobrze, że powiedziałeś o właśnie trenowaniu w parach. Możemy właśnie dobrać się czy z kimś z rodziny, czy z partnerem, czy chociażby z kolegą, koleżanką i wtedy taki trening wykonać u trenera razem i wtedy będziemy mieli jakieś jakby pojęcie, w którym kierunku iść, nie wyrządzimy sobie krzywdy, a przede wszystkim też nie zrazimy się za szybko, bo te pierwsze treningi nie będą takie, jak mówiłeś, że nie będziemy mogli się ruszać po pierwszych treningach i zaraz to rzucimy.
A też nawet patrząc tak, jak przygotowywaliśmy ofertę dla ludzi, chcieliśmy trafić do takiego szerszego grona, no bo w Polsce jest multisport czy inne karty tego typu. No i spoko, są te rzeczy. No i ludzie są przyzwyczajeni do tego, że kupują tego, płacą za tego multisporta jakąś tam kwotę i sobie mogą chodzić wszędzie. No na przykład dlatego też wyszliśmy z ofertą treningu w małych grupach, że mamy grupy 4-5-osobowe, gdzie ta cena treningu jest dużo, dużo mniejsza, no bo jest więcej osób, ale też trener jeszcze jest w stanie rzucić okiem, czy dać wskazówki, skorygować, znaleźć odpowiednią wersję ćwiczenia, a finansowo też wychodzi to dla takiej osoby po prostu lepiej, a to też może stanowić jakiś element dodatkowej motywacji, że jest z innymi w grupie. A też widzę przez pandemię, że ludzie, którzy są na przykład parą, mieszkają razem, czy coś, czy jakoś są już rodziną, potrzebują wyjść z domu i spędzić ten czas gdziekolwiek, byleby to nie było w domu. No teraz jakby te wszystkie rzeczy, te branże są odmrażane, no ale tak nie było. Zresztą pamiętamy, jak to wyglądało, czy to u nas w kraju, czy na świecie. No i wtedy taką formą rozrywki, trochę rozładowania tych emocji, tego napięcia, tego stresu był trening, powiedzmy, w parze. Pośmianie się, trochę rywalizacji, trochę sobie podogryzali, podocinali i tak dalej, trochę się otworzyli. No i rzeczywiście widzę taką dużą tendencję, że jest coraz więcej treningów w parach, a wcześniej takiej tendencji nie widziałem. Więc to jest taka zmiana, którą też widzę spowodowała pandemia. No tak, no ja też nad tym się ostatnio jakby zastanawiałem, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, na przykład, że jesteśmy w stanie pójść do restauracji i wydać ponad 100 zł na taki obiad, prawda? A gdzieś zostaliśmy przyzwyczajeni, czy to przez tego multisporta, czy przez te oferty, które są na rynku, do tego, że karnet na siłowni na cały miesiąc musi kosztować tam około 100 zł i że jakby nie możemy więcej wydać. A przecież takie wyjście może kosztować podobnie jak wyjście do, taki trening personalny na przykład w dwie osoby może kosztować tyle, co wyjście do kina i do restauracji, a przecież tutaj inwestujemy w swoje zdrowie, prawda? To w ogóle jest całkowicie inny wyznacznik, więc jakby musimy zmienić sobie ten mindset, że trenowanie jest tanie i ono musi być tanie i kosztować kilka złotych, no bo nie o to tutaj chodzi, tu chodzi o nasze zdrowie, więc inwestowanie w te pieniądze zamiast w inną na przykład rozrywkę będzie dużo lepszym według mnie rozwiązaniem. I też wspomniałeś o Michale Dachowskim, z którym nagrywałeś odcinki. On też ostatnio wrzucał taką na Instastory swoje, jakie są słowa wyszukiwane częściej, czy najlepszy, powiedzmy, specjalista, czy najtańsza jakaś rzecz, czy usługa. No i ludzie szukają zawsze tych najlepszych. Na te najlepsze rzeczy, no to powiedzmy trening personalny z trenerem 1-1, no nie będzie kosztował 15-20 zł, albo jak na przykład jakieś te karty potrafią kosztować po 50 zł na miesiąc, no to nie jest jakby ta rzecz, no bo to jest czas i tak dalej, umiejętności i w ogóle. Więc jak my szukamy, powiedzmy, najlepszego specjalisty, nie wiem, onkologa, czy najlepszego specjalisty, nie wiem, kardiologa, mamy problemy z sercem, to szukamy osoby, która rzeczywiście jest najlepsza, bo chcemy jak najlepiej zadbać o to zdrowie. No to czemu by tak nie pójść w stronę treningu personalnego? Podejrzewam, że to też tak trochę się zmieniło w kontekście na przykład fizjoterapii, no, że ludzie wiedzą, że to już jest trochę bardziej zawód medyczny, jest ta izba, krajowa izba i tak dalej. No i rzeczywiście to się trochę zmienia, a trenerzy tak czuję, że cały czas są trochę jeszcze traktowani tak, może nie tyle nie na serio, ale jako taka potrzeba czasami takiego drugiego rzędu, że z tego się zrezygnuje, bo co, ja sobie nie zrobię przysiadu, nie zrobię sobie jakiegoś ćwiczenia, przecież co to, obejrzę filmik w internecie i tyle. No ale no nie zawsze tak to działa. Okej, ale myślę, że tutaj daliśmy pewne rozwiązanie, czyli albo trenowanie w parach, albo na przykład wybranie sobie, nie wiem, 4 treningów w ciągu miesiąca i dodanie jakichś tam jednostek treningowych na własną rękę. Więc tak, nawet jeśli ktoś chce jakby wydać troszkę mniej, są na to rozwiązania. Nie trzeba jakby wydawać 1000 zł miesięcznie na trenera personalnego, spokojnie można to ogarnąć w inny sposób. Michał, uważasz, że trening siłowy powinien wykonywać praktycznie każdy? Jak to się mówi? Siła, jest takie pojęcie nawet, siła jest matką innych wszystkich zdolności motorycznych. Można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgodzić, ale siła, trening na siłowni czy trening siłowy
no to nie jest tylko podnoszenie ciężaru maksymalnego, czyli mi nie zależy na tym, żeby podnieść 200 kg w przysiadzie. Tu, patrząc na bilans zysków i strat i osoba, która nie zarabia zawodowo z tego, no to sobie może bardziej stracić. Ale siła też może być rozumiana, jako tak użyję słów takich bardzo popularnych w naszej branży, jakaś hipertrofia, czy powiedzmy chcemy lepiej wyglądać, czy po prostu być silniejszymi, ale nie na to jedno powtórzenie maksymalne, czy idąc dalej bardziej wytrzymali. Więc też patrzymy na to, nad czym mam zależy. No i rzeczywiście każdy, no dobra, może nie każdy, są przeciwwskazania, które mogą wykluczać, powiedzmy, przynajmniej w jakimś momencie z treningu, jakieś, nie wiem, problemy z sercem i tak dalej, podejrzewam, że to się może znaleźć. Ale jeżeli jest ktoś zdrowy, chce poprawić swoją kondycję, przede wszystkim zadbać o zdrowie i przy okazji wpłynąć na sylwetkę, nie widzę problemu, tylko chciałbym, żeby nie było takiego poglądu, że siłownia to widzę stos maszyn, sztangi i tak dalej i nic więcej. Bo czy w studiach, w których pracowałem, czy pracuję, to są sztangi, ale to są kettle, to są hantle, to są TRX-y, kółka gimnastyczne, jakieś paraletki, drążki. Tak przekrojowo, żeby przede wszystkim to indywidualnie zrobić i nad danym rodzajem siły na siłowni czy w jakichś domowych warunkach można sobie pracować. No, myślę też, że te siłownie trochę inaczej wyglądają niż powiedzmy 5-6 lat temu. No zdecydowanie. Dlatego, no niestety, ale uważam, że trochę powinniśmy oddać tą zasługę CrossFitowi, który spowodował, tak, że coraz więcej stref funkcjonalnych zaczęło się pojawiać, bo każda siłownia chciała mieć powiedzmy tą strefę do CrossFitu, a to nie jest strefa do CrossFitu, tylko tak naprawdę można powiedzieć, że to jest strefa do treningu funkcjonalnego. I gdzieś tam różne maszyny się pojawiły, tak? Czy to wioślarki, czy to jakieś ski, ergi, czy airbike'i, tak. I tak jak mówisz, kettle, piłki lekarskie, gdzie kiedyś tego właśnie nie było, więc jakby te siłownie mają dużo więcej do zaoferowania niż tylko, tak jak mówisz, stos maszyn. Michał, ile razy w tygodniu jakby taki trening na siłowni powinniśmy robić, żeby on przyniósł jakieś tam efekty? No oczywiście możemy ten trening na siłowni łączyć, powiedzmy tak jak wcześniej wspomniałeś, z bieganiem czy z innymi sportami, natomiast no ile powinniśmy trenować w tygodniu i od razu ile taki trening jeden powinien trwać? Kształcąc się w całym tym swoim procesie i uczestnicząc w różnych szkoleniach, spotkałem się z jednym bardzo fajnym stwierdzeniem. Cztery aktywności, jakiekolwiek aktywności fizyczne w ciągu tygodnia do końca życia. To może być taka wypisana recepta na zdrowie. Oczywiście można się przyczepić do intensywności, objętości i tak dalej, ale żeby po prostu się ruszać, więc sam wykonuję 3-4 jednostek treningowych w ciągu tygodnia, bo tak samo jak planujemy jednostki treningowe, to w drugą stronę, w taką skrajność wpadamy, że chcemy za dużo i zapominamy o regeneracji, czyli zaniedbujemy sen, zaniedbujemy jakość naszych posiłków, nasz jadłospis, kupujemy setki magicznych suplementów, które mają nam pomóc, tabletka na pomoc, żeby usnąć, żeby się obudzić, żeby być wypoczętym w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie popadać, tak jak już zresztą się powtórzę, nie popadanie ze skrajności w skrajność. Takie 3-4 aktywności w ciągu tygodnia, jeżeli ktoś nie jest zawodowcem, czemu nie? Ale też patrzę na to z perspektywy klienta, który nigdy w życiu nic nie robił i powiedzmy dla niego ogromnym stresem jest to, żeby w ogóle, czy problem, żeby pójść raz. Nie jestem zwolennikiem jednego treningu tylko i wyłącznie, ale jeden będzie lepszy od niczego, więc zaczynanie sobie stopniowo małymi krokami, no czemu nie? Tak samo jak rozpoczyna się współpracę z podopiecznym, na przykład jak ja zaczynam, to też to jest jakieś przedsięwzięcie, trzeba dojechać czy dojść, zarezerwować sobie ten czas i też usłyszałem, że my handlujemy, takie stwierdzenie, to jest przemysł czasu wolnego, czyli my sprzedajemy, jakby my jako trenerzy sprzedajemy dla ludzi jakąś tam rozrywkę w ciągu powiedzmy tego treningu, oczywiście dbając o zdrowie. Więc nie widzę żadnego problemu, żeby te treningi powiedzmy jakieś kondycyjne, mogą trwać naprawdę krótko, może być to pół godziny, czasami 20 minut wystarczy, żeby zrobić naprawdę fajny trening, ale zazwyczaj z moimi klientami i sam ze sobą nie przekraczam godziny czasu. To nie jest remedium na wszystko, powiedzmy jakbym pracował z zawodowym sportowcem, to powiedzmy mamy część, którą
mam przeznaczoną, nie wiem, na trening mocy, trening siłowy, jakieś akcesoria, plus jeszcze za jakiś czas wypadałoby wykonać pracę kondycyjną. No to wiadomo, że też trzeba odpocząć, żeby w miarę tą pracę kondycyjną wykonać na takiej intensywności, jakiej byśmy chcieli. Ale takie 3-4 razy w tygodniu, pół godziny, godzina czasu, myślę, że jest jak najbardziej to do zrobienia, tym bardziej bez wywracania komuś życia do góry nogami. No właśnie, bo bardzo często oglądamy czy tam osoby na Instagramie, czy trenerów, jakby, a to jest ich życie, tak? Jakby trener może trenować codziennie, dlatego że on sobie sam ustala gdzieś tam grafik i też ma na to czas. Jakby ja ze swojej perspektywy też mogę powiedzieć, że zdarzało mi się wykonywać 3 godziny nawet treningi w ciągu dnia, tak, gdy było. Byłem trenerem. Natomiast teraz, gdy pracuję przy biurku i mój tryb życia się całkowicie zmienił, znalezienie tej godziny w ciągu dnia jest dla mnie naprawdę wyzwaniem. Więc wszystko jest dla wszystkich i jakby też nie bierzmy, tak jak powiedziałem, jakby za wyznacznik trenera, bo jakby nie o to chodzi, to jest jego życie. Zresztą zobacz, często jak, nie wiem, ludzie czytali, jak kiedyś były te wszystkie takie magazyny z kulturystami i tak dalej, i zbuduj potężne plecy jak, nie wiem, Mister Olimpia, no i masz skserowany plan treningowy tego gościa, no i on, powiedzmy, ma takiej ilości powtórzeń, że ten trening by zajął mi 2 dni, jakbym miał po wszystkich maszynach na siłowni przejść, a tam jest napisane, że on to robi, nie wiem, w pół godziny czy coś, ale abstrahując od wszystkich rzeczy, które nie do końca są związane ze sportem, ale w jakim momencie sezonu on jest, na jakich obciążeniach pracuje, za ile ma zawody i tak dalej, więc to też takie kserowanie tych planów mistrzów, czy wzorowanie się na trenerach, no nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem, no bo powiedzmy, jak ja skończę trening, mam wolne, no to w swoim studio przebieram się w ciągu minuty i trenuję, no trzeba dojechać na tą siłownię, czy po prostu też dojechać w jakieś miejsce, czy też jak chcemy, nie wiem, przejechać się na rowerze, no to powiedzmy, no 20 minut na rowerze na zewnątrz, no możemy jechać, ale to nie będzie najbardziej intensywna aktywność w ciągu dnia. Więc to też tak kwestia do wypośrodkowania tego wszystkiego. Tak, tak. Z rowerem trzeba uważać. Ostatnio chciałem wyjechać na godzinę, wróciłem po 4 godzinach, więc... No właśnie, bo tutaj łatwo można popłynąć. Tak, łatwo można popłynąć, szczególnie jak jest ładna pogoda. To jest super aktywność. W takim razie teraz przejdźmy do tego, czy po treningu, wykonaliśmy ten trening na siłowni i jest też takie przeświadczenie, że po treningu powinniśmy od razu coś zjeść. Widzę też osoby, jak gdzieś tam chodzę na siłownię, które już tam sypią odżywki w szatni i ładują jedzenie. Powiedz, jak podejść do tego posiłku poregeneracyjnego, czyli regeneracyjnego po treningu i kiedy powinniśmy zjeść po treningu? Widząc, jakie skrajności potrafią mieć podopieczni, z którymi współpracuję, to podejść jest mnóstwo. Pamiętam, jak zaczynałem, znowu było to podejście kulturystyczne, było to słynne okno anaboliczne, więc jak wchodziłeś do siłowni, to się włączała taka, znaczy do szatni na siłowni po treningu, to już była chyba jakaś taka magiczna ściana, że tam się katabolizm zaczynał i musiałeś wypić odżywkę białkową po treningu. I też pamiętam, że za słynnym takim jednym z trenerów online, on polecał Carbo albo Vitargo po treningu, ale w ogóle po co za to płacić? Idź do sklepu i kup glukozę spożywczą. 2 złote kosztuje i w ogóle. No okej, okay, no czemu nie? No ma efekty, wygląda, to mówię, zaufam mu, nie? No tak mnie ulało na przestrzeni tego miesiąca, no bo kto normalny pije 40 gramów czystej glukozy w szatni jeszcze i potem je jeszcze posiłek. Więc im dłużej jestem w tym, że tak powiem, w tym zawodzie i pracuję z ludźmi, im mniej sobie utrudniamy rzeczy, tym nam się łatwiej żyje. Ludzie lubią utrudniać sobie proste z pozoru rzeczy, ale nie... Okej, okay, jeżeli jestem zawodnikiem i mam trening za kolejne, powiedzmy, nie wiem, 6 godzin drugi, no to rzeczywiście może to przyjęcie bezpośrednio posiłku po treningu, no, miałoby sens w ramach, nie wiem, regeneracji, odbudowania zasobów glikogenu i tak dalej, tych trochę tam, nie wiem, powiedzmy, wpłynięcia na to, żeby być w dobrej dyspozycji na tym drugim treningu. A tutaj tak, ja tak ludzko podchodzę. Zrobisz sobie trening, weź prysznic, nie wiem, powiedzmy, dojedziesz do domu czy coś, to zjedz sobie po prostu jakiś, nie wiem, normalny obiad, gdzie będą i białka, i węglowodany, i tłuszcze. No bo tak samo kiedyś, no, były te mity, że na kolację tylko kostka twarogu z oliwą. No świetnie, nie? Jakbym zjadł taki posiłek, to nie wiem, czy bym bez przebudzenia się w nocy w ogóle był w stanie tam funkcjonować. Albo że po treningu musisz od razu wypić odżywkę białkową, najlepiej izoat, bo on się najlepiej przyswaja, bo wtedy nie palą się mięśnie. Albo musisz wypić
BCA, aminokwasy, no bo one zahamują katabolizm. No, jak my siedzimy w tej branży, no to widzimy, jak te mity narastają, no, ale ostatnio do mnie podopieczny, już a propos nie suplementów, ale a propos wizyty jakiegoś fizjoterapeuty w Dzień Dobry TVN na temat mówienia o przysiadach i że przysiady nie mogą wychodzić poza linię palców. I mówi to fizjoterapeuta, który jest w telewizji, ogląda, powiedzmy, nie wiem, jakie tam są oglądalności, ale powiedzmy z 1 milion albo 2 miliony ludzi, no to go ogląda, szczególnie w weekend. No i słyszy takie rzeczy, no i nagle taki mit jest powielany, poszerzany i ludzie w to wierzą. No i jak często trzeba z tym funkcjonować i ponownie z tymi suplementami. I aby osiągać efekty, potrzeba jest tak naprawdę najprostszej rzeczy, czyli regularności, czyli powtarzalność tego bodźca w ciągu tygodnia, zadbanie o jakość tego treningu, też jakość regeneracji, jakość odżywiania i też, żeby nie popadać znowu ze skrajności w skrajność, bo są ludzie, którzy nie, bo ja już nigdy nie zjem chipsów, albo ja się nigdy nie napiję alkoholu, bo się źle czułam po tym. Do kolejnego, powiedzmy, razu, powiedzmy, przychodzi weekend albo przychodzi miesiąc później, ktoś się rzuca na to jedzenie, na ten alkohol i potem wyrzuty sumienia i się wszystko sypie. Dokładnie, tak jak mówisz. A powiedz, czy po treningu możemy iść od razu do sauny, bo jest mnóstwo takich możliwości teraz, praktycznie w każdej dużej siłowni mamy saunę, więc czy po treningu możemy wskoczyć? Jeśli możemy, to na ile? Jakie jest twoje podejście do tego tematu? Ja podchodzę do tego z takiej trochę strony, trochę takiego saunowania, jak ono powinno rzeczywiście wyglądać, że wchodzimy tam też w samym ręczniku albo w ogóle bez ręcznika, żeby nie mieć żadnych tych kontaktów, żeby rzeczywiście wypocić się, żeby to były sesje, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 3 sesje po 8, nie wiem, 10 minut, w zależności od tego, jak jesteśmy do tego przystosowani i żeby to saunowanie traktować jako coś osobnego, może nie jako osobną jednostkę treningową, ale też to jest jakiś bodziec i zmęczenie dla naszego układu krwionośnego, dla naszego organizmu, więc niekoniecznie bym wybierał saunę od razu po treningu, no bo jeżeli chcemy saunować w taki sposób, jak to jest przykazane, rozpisane, jak się to kiedyś robiło, no to takie saunowanie, jak pójdzie się do fitness klubu i wejdzie się do łaźni parowej, czy do sauny, która jest otwierana co chwilę, gdzie ta temperatura nie jest taka, jak powinna być, gdzie cały czas to się wymienia, to trochę traci sens, więc raczej bym szedł w tą stronę, że jak już mamy jakiś dzień wolny, chcemy się zrelaksować, to wtedy ewentualnie poszedłbym na saunę z całym tym potem schładzaniem tą zimną wodą, żeby rzeczywiście to miało takie efekty, jak piszą, a nie, że ktoś powie mi, że sauna nie działa, ale jak wykonujesz to saunowanie, jak to robisz? A jak zrobiliśmy jakiś mega intensywny trening, duże obciążenia, czy duże prędkości, nie wiem, podczas biegania, czy na ergometrze, czy gdziekolwiek, no to dodatkowo jeszcze bardziej męczymy nasz organizm, więc wtedy ten proces regeneracji bardzo mocno się może wydłużyć. Tak, tak. Znowu wracam do odcinka z Michałem Dachowskim, gdzie też właśnie... No właśnie z Michałem mieliśmy okazję saunować, więc też nam tak. U siebie w tym Physio for Life pokazywał, jak to wygląda i w ogóle jakie tam też wytyczne są i tak dalej. No i rzeczywiście to nie wygląda jak saunowanie, które takie jak ktoś sobie wchodzi w spodenkach, w klapkach, nie wiem, w jakichś tych łańcuszkach i tak dalej. To rzeczywiście tak nie wygląda. No, chciałem nawiązać do tego, że jakby też jeśli wykonujemy jakiś bardzo ciężki trening, gdzie wykonujemy jakieś tam maksy, też jakby nie powinniśmy się po treningu rozciągać, czy jeszcze rozbijać jakoś tych mięśni, więc jest wiele takich i tak jak mówisz właśnie, sauna to samo, jest to dodatkowe jakieś tam obciążenie dla naszego organizmu, więc to jest tak, jakbyśmy wykonywali jeszcze jakąś tam dodatkową serię, która nie została gdzieś tam zaplanowana. Ja natomiast jakby przyznaję się, że po treningu wchodzę do sauny, natomiast wchodzę na 6 maksymalnie do 8 minut na jedną sesję, ale traktuję to wyłącznie jako po prostu coś relaksującego, tak? Czyli no właśnie, treningu, bo zobacz, jak idziesz do sauny i ty wiesz, że to będzie taki przełącznik dla ciebie, że trochę się ten układ nerwowy stonizuje, ty się przestawisz z tego trybu, że nie wiem, na treningu jest taka, nie wiem, walka, ucieczka, tylko idziesz, to jest powiedzmy, nie wiem, jakiś rytuał, posiedzisz sobie, tętno się uspokoi i no, nie będzie w tym nic złego, tylko żeby też o tym powiedzieć, że to nie wygląda wtedy jak takie typowe saunowanie, no bo ludzie rzeczywiście mogą tam się no przekręcić w którymś momencie, jeżeli są do tego nieprzygotowani.
Tak, dokładnie. Więc jeśli jakby chcę iść na saunę, tak jak mówisz, typowo, no to idę w dzień, w którym nie trenuję, albo przynajmniej gdzieś tam, powiedzmy, te kilka godzin po treningu wieczorem i wtedy idę sobie tylko na saunę i wchodzę na te kilka serii. Natomiast no, zdecydowanie nie powinniśmy wchodzić na trzy czy nawet dwie serie zaraz po treningu do sauny. Wróćmy do jeszcze troszkę odżywek, o których wspomniałeś. Czy odżywki, suplementy i suplementów powinien korzystać każdy? No bo jeśli idziemy na siłownię, planujemy się zacząć trenować na siłowni, no to oprócz całego, że tak powiem, ubioru, czyli nowych butów, spodenek, koszulek technicznych i tak dalej, od razu no przecież muszę kupić suplementy, prawda? I idziemy do sklepu z suplementami. Myślę, że to też trochę już się tak odczarowało, natomiast widzę, że nawet teraz powstają całe sklepy z suplementami zaraz przy siłowniach, więc jakby kuszenie już jest coraz większe, prawda? Wchodzę i jeszcze przed wejściem do siłowni już mogę się zaopatrzyć w suplementy. Więc czy odżywki, suplementy są dla osób początkujących? Jak podejść do tego tematu? Wiesz, sama nazwa suplement diety sugeruje, że jest to suplement, czyli dodatek jakiś do diety. Jak miałbym być bardzo taki, nie wiem, książkowy i miałbym komuś, czy dietetyk, czy komuś polecić jakieś witaminy, minerały, to zrób sobie człowieku badania krwi, wyjdzie, czego masz niedobory i zacznij to łykać, bo teraz też te preparaty multiwitaminowe wychodzą, tutaj jest moda na witaminę D3, no i może w też ta pandemia pokazała, że może i dobrze, bo rzeczywiście te niedobory D3 mogą być skorelowane z tym, że jakaś tam, nie wiem, większa zachorowalność jest, czy inne podobne wnioski są wysuwane teraz w publikacjach, ale też poziomy witamin z grupy B, żelaza i tak dalej, no to żeby sobie zrobić badanie krwi, żeby zobaczyć, na czym to polega i po prostu wydać pieniądze, ale na to, czego jest mi potrzebne, co mi jest potrzebne i też w formie, która będzie najlepiej przyswajalne dla mnie, żeby też często też mogą być takie, nie wiem, czy formy, nie wiem, były magnezu, czy witamin B, no, których przyswajalność, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest na najwyższym poziomie i co z tego, że zawiera to powiedzmy 100, 200, 500% dziennego zapotrzebowania, jak procent wchłanialności, no nie jest najwyższy, więc ja wychodzę z czegoś takiego, no ale nie ominęła mnie ta fala, jak zaczynałem tam ileś tam lat temu, że no tutaj było białko, bo dzięki temu się lepiej zregenerujesz, tutaj aminokwasy rozgałęzione, tutaj była słynna glutamina, tutaj były jakieś przedtreningówki, żeby ten trening był jeszcze mocniejszy, tam było zamiast BCA to też były te aminokwasy, te egzogenne, EAA i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej przebadanym suplementem dla sportowców jest kreatyna. Więc czy ją bierzesz, czy nie bierzesz, badania ci zawsze pokażą, że ona działa. Jakbyś miał dwie osoby, które są identyczne pod względem genetycznym, biologicznym, wszystkim, no to ta osoba, która przyjmuje kreatynę, no, będzie miała jakiś tam procent lepszych efektów, ale to procent. To nie znaczy, tak jak niektórzy podopieczni myślą, że wezmą kreatynę, to działa jak przedtreningówka i te mięśnie będą rosły i będę zmotywowany i zbułowany tak, że nie będę mógł wyjść. Suplementacja stała, powiedzmy, w jakichś tam ilościach, no rzeczywiście będzie przynosiła efekty, no w tym nośniku energii, że tak powiem. No i rzeczywiście jej suplementacja będzie miała sens. A inne rzeczy, no to ja raczej już idę w stronę witamin, minerałów, które rzeczywiście są celowane. No i też jak idzie to bardziej w pracę ze sportowcami, to może być to, nie wiem, jakaś beta-alanina, której też działanie jest potwierdzone, tylko też przy dłuższej suplementacji, czy inne preparaty, które rzeczywiście mogą wpłynąć, znaczy podnieść ten performance, to przygotowanie sportowca i dołożyć to 5%, którego brakuje na samym końcu, albo które robi różnicę. Też można sobie dołożyć odżywkę białkową, ale ja po prostu nie lubię wypijać swoich kalorii, więc jak mam do wyboru wypić odżywkę białkową czy zjeść, zawsze wybiorę zjedzenie, czy to będzie posiłek mięsny, czy bezmięsny, w zależności od tego, jak kto je, no żeby sobie nie utrudniać życia. A tak jak wspomniałeś, są ludzie, którzy zanim zaczną przygodę, to już mają całą suplementację przygotowaną, no bo trafili do takiego sklepu, no a w takim sklepie, nie ubliżając nikomu, no ale to po prostu sprzedają, więc doradzą tobie to, co chciałbyś usłyszeć. No i w sumie, jak będę od tego, nie wiem, bardziej pobudzony, no to czemu nie? Ten trening będzie efektywniejszy. To wezmę to, mięśnie będą lepiej rosły, to wezmę to. Tak samo jak te odżywki, mówiłem już dzisiaj, Mutant Mass, świętej pamięci już Rich Piana, który miał takie łapy jak ja, moje dwa uda. No i jak ktoś widzi takiego gościa i że będzie łykał takie suplementy, no to być może
to sugeruje, że właśnie będzie miał takie efekty jak on. No niekoniecznie tak będzie, ale znowu suplement diety, znaleźć to, czego nam brakuje, ewentualnie bazować na tych rzeczach, które są po prostu przebadane. I tak nic nie zastąpi regeneracji w postaci snu, tego nigdy nie kupimy, no i jakości naszego odżywiania, więc to też będzie stanowiło no, mega ważny punkt. No, Rich Piana, o którym wspomniałeś, no już nie żyje, natomiast odsyłamy to już do internetu, żebyś sobie sprawdził, dlaczego. Była to dość ciekawa osobowość w świecie kulturystycznym. Natomiast jakby czytasz mi w myślach i jakby powiedziałeś dokładnie to, co ja sam robię. W mojej szafce jest tylko i wyłącznie kreatyna. Jeśli chodzi o suplementy plus właśnie witaminy, minerały, od czasu do czasu, jeśli potrzebuję jakieś adaptogeny, ale w to już nie będziemy teraz wchodzić. Powiedz mi, już tak naprawdę trochę kończąc, byliśmy na siłowni, już powiedzmy albo byliśmy na tej saunie, albo nie byliśmy, albo nie korzystamy, zjedliśmy odpowiedni posiłek, jesteśmy już po całym procesie treningowym, no i mamy te popularne tak zwane zakwasy. Jak podejść do tematu zakwasów, co z nimi zrobić, jak się pojawią, no to iść na siłownię, czy już nie iść. Najgorsze te zakwasy, przeważnie one są po nawet nie w pierwszym dniu, tylko w drugim albo w trzecim dniu, więc co z tym zrobić tematem? To wyniosłem na przykład z pracy z powięzią powierzchni, tą słynną, która często jest negowana, że często z tej perspektywy często te zakwasy nie będą czymś, zakwasy, czyli ta opóźniona obolałość mięśniowa, te DOMSy, nie będzie czymś pożądanym, bo znaczy, że to mógł być zbyt mocny bodziec dla naszego organizmu. No i potem te powięzi, ta powięź, te tkanki i tak dalej, no mogą nie być, mogą być dość mocno przestymulowane, no i potrzeba jest czasu potem na uelastycznienie tego, nawodnienie. Podejrzewam, że o tym też tam często, znaczy no wspomniał pewnie Michał Dachowski, gdzie mówił też o rolowaniu i tak dalej, więc często widzę, że jak ktoś nie czuje zakwasu, to ten trening jest do niczego. Albo że jak ktoś się nie spoci na treningu, nie wychodzi na czworakach, to ten trening też jest do niczego. Czasami najintensywniejszy trening na świecie to jest taki, gdzie po prostu no, nie spocisz się nawet, bo intensywność treningu jest rozumiana jako procent ciężaru, powiedzmy maksymalnego, i to też powinniśmy rozgraniczyć, i ćwiczący mówiąc, że biorąc pod uwagę, że mówią, że trening jest intensywny, to nie chodzi o to, że ja schodzę na czworaka, mam mało przerwy i dużo muszę ćwiczyć, bo to jest inny parametr treningowy, więc te treningi czasami mogą być takie, że się nie spocę na treningu, a odpowiedź organizmu w postaci nie wiem, budowy danej cechy, czy nie wiem, wpływu na wzrost masy mięśniowej, no będzie, no ta odpowiedź będzie drastyczna. Więc celem treningu nie powinny być zakwasy, ta opóźniona bolesność mięśniowa, no ale podejrzewam, że jak zaczynamy nową aktywność, czy nawet jak ja powiedzmy wprowadzam do swojego planu treningowego ćwiczenia, którego nie używałem przez ostatnie 2 lata, czy 3 lata, czy jakkolwiek, to ja zawsze poczuję, że coś tam pali, że to coś tam ciągnie, czuję, że przepracowałem. Jak sobie wracałem do olimpijskiego podnoszenia ciężarów, zarzut, no to co mnie pierwsze bolało? No kaptury, no bo nigdy w życiu jak robię tego szraga, to ja tak nie robię w ciągu dnia. No i pierwsza rzecz, która mi się odzywała, to były te sławne kaptury. Tak samo jak ktoś nigdy w życiu się nie podciągał na drążku i wejdzie w trening, powiedzmy izometrię, utrzymanie tego na drążku czy opuszczenie, no to ta ekscentryka może naprawdę mu w pierwszym momencie zrobić dość spore obolałości. Ale tu przede wszystkim chodzi o adaptację do tych obciążeń. Czyli żeby zacząć z takiego czasami nawet i zaniżonego poziomu, żeby dać sobie czas na progres, na zaadaptowanie do tych obciążeń. Ja lubię takie tutaj te 2 cytaty, o których też często mówię, że to mówił Louis Simmons z takiej szkoły Westside Barbell ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam podnoszą dużo ciężarów, że tak powiem, że kiedy twoje ciało zna wszystkie odpowiedzi, to musisz zmienić pytania, czy zadawać nowe pytania. Więc też nie oczekujmy tych samych efektów, gdy cały czas robimy to samo. Manipulacja tymi parametrami też będzie ważna, żeby zmienić obciążenie, objętość, czy czas przerw, czy czas pracy. No i te wszystkie zmiany będą mogły powodować takie te delikatne obolałości, większe, mniejsze.
Ale to nie jest tak, że po każdym treningu tak, tak będzie. U początkujących na początku pewnie bardziej to będzie, albo przy zmianie bodźca treningowego, gdzie ja kiedyś powiedzmy tylko i wyłącznie poruszałem się w obrębie siłowni, a teraz jak mam zawodników, gdzie pokazuję przyspieszenie czy zmiany kierunku, to też dla mnie kiedyś były rzeczy nowe i nie byłem do tego przystosowany. I po szkoleniach czy po treningach, jak sam to wykonywałem, no to nie mogłem się ruszyć, bo to było coś dla mnie nowego, ale nie jest to moim celem życiowym. Ale jak już te, powiedzmy, zakwasy się pojawią, to co powinniśmy robić? Powinniśmy iść na trening, czy jednak poczekać, aż to przyjdzie? Podejrzewam, że podejść jest mnóstwo, ale pójście z tą obolałością i nawet przepracowanie sobie w pracy tlenowej, tak jak na przykład zawodnicy robią, że powiedzmy mają w sobotę albo w niedzielę mecz, to dzień później idą sobie na przykład na rowerek, żeby popracować sobie tlenowo na niskim tętnie, żeby przyspieszyć utylizację tych zbędnych produktów przemiany materii. No i rzeczywiście to też pokazuje, że ta praca w tlenie będzie wpływała na naszą regenerację. Więc też często w podejściu sportowym mówiło się, że po co ta praca tlenowa, no bo ona w sumie nic nie daje, bo jest zmienna intensywność, tam jest wysoka intensywność, średnia, tej niskiej jest mało, no ale właśnie po to, żeby też lepiej sobie radzić z tym, żeby lepiej utylizować te uboczne produkty przemiany materii. Więc na przykład wtedy, jak mamy taki jeden dzień, gdzie rzeczywiście czujemy, że potem mamy tą obalałość, to po prostu zrobić sobie jakąś pracę tlenową w postaci przejechania się na rowerze, czy nawet może spacer nie jest najintensywniejszym wysiłkiem, ale też będzie to jakaś praca tlenowa. Ale jeżeli mamy jakąś taką obolałość, powiedzmy tą potreningową, to czemu by nie popracować też po prostu na treningu z mniejszymi obciążeniami, nie wiem, powiedzmy bardziej wytrzymałościowo, czy praca właśnie nad jakimiś elementami mobilności, stabilności, czy też czasami polecane jest to rolowanie. Nie widzę problemu, żeby robić trening, tylko pytanie jaki, żeby ten bodziec odpowiednio sobie dobrać. Okej, okay, super. Myślę, że pokryliśmy dużo, dużo tematów dla osób, które albo wracają na siłownię, albo dla osób, które dopiero chcą zacząć trening na siłowni. Także Michał, ja Ci bardzo dziękuję. Powiedz naszym słuchaczom i widzom, gdzie Cię można znaleźć. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się nie rozgadałem za bardzo. Można mnie znaleźć w naszym studiu treningowym Pracownia Ruchu w Krakowie. Jakby ktoś szukał informacji, to tam zazwyczaj można znaleźć. Czy na temat właśnie treningów, czy też podcast, który tam kiedyś sobie udostępniałem, tam wszystkie informacje są dostępne. A jak ktoś jest z Krakowa i chciałby omówić jakiś temat, to służę pomocą. Super. Oczywiście wszystkie linki zamieścimy w opisie. Ja Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.